Siemanko, przeglądzik w bloku, sobie nagrywam, akwarium wygląda w taki sposób. No, czyli trawniczek sobie rośnie. Tutaj mógłbym, kurde, spróbować małego henka posadzić. Pytanie, co na to glonojer by powiedział. Mogłoby być ciężko, ale można powalczyć. To temat otwarty, jeszcze zobaczę. Na razie i tak nic nie grzebię. Pogrzebałem z soboty na niedzielę. Dzisiaj mamy wieczór z poniedziałku na wtorek. No, trzeba będzie podciąć niektóre roślinki. No i tak to wygląda. Malinezja jeszcze jedna nieodłowiona. Zawsze się znajdzie jakaś sztuka, której się nie odłowi, która prędzej urośnie niż ty ją odłowisz. One mają śmieszne te oczy, te krewetki. Sześciokrotny zoom tu wyciągam na tym dziadkofonie. Te samce się tak trochę pogarbiły. Dobra. Na górze do tafli wody to kuźwa, komar mnie zaraz użnę, spadła. Nic się nie dzieje. Pistie trzeba podcinać, bo ten odcinają. Auć. No i w kuchni. Kuchnia jest zarośnięta mocno. Wszędzie zresztą jest zarośnięta. Jakieś młode rybki się pojawiły w tym akwarium. No, krewetka, lody mery. Nie chcę się ostro złapać. Wow, jaki pył w wodzie. O, krewetka. Jeszcze bardzo malutka. Dobra, cofamy to zbliżenie, bo nic nie widać. Więc. Trzeba długo czekać po prostu na jakieś efekty.
tym rozpaliu. Jeżeli chodzi o ryby. To taka dłuższa akcja. To też się nie chce ostrej złapać. No malutkie to są akwaria. No. To to i pod oknem. Obi w klej takie się zrobiło teraz. Bardzo dużo tutaj wyciąłem tych roślin i bardzo dużo tutaj ryb się ostatnio zrobiło, to z tego akwarium, to z tamtego, to mieczyk, to molinezja, to gupiki i mamy tutaj taką pozytywną szarańczę. No ale quasi-modelka, sorry, nad wszystkim panuje tutaj. Jest porządek. Pyk. Świetna rybka. Ile tu młodych jej pływa. No sporo tego jest. Nadmiary roślinek. Jakby ktoś chciał, to mam. No i tak to. Sporo ryb. Bardzo się cieszę, bo tutaj z tego zbiornika pod oknem zazwyczaj ryby idą na sprzedaż, a teraz tu mam taki wachlarz, kurde, wyboru tych gupików na przykład, że naprawdę, kurde, w takim małym akwarium tyle różnych ryb. No, codziennie obserwuję i patrzę się, jak one, kurde, się wybarwiają. Tu będzie ciekawie. Wcale mi nie zależy na tym, żeby szybko te ryby sprzedać. Tym bardziej, że nie wiem, czy 40% byłbym w stanie nawet stąd teraz sprzedać. Bo reszta jest na obserwacji. Takie fajne akwarium. Zresztą w każdym akwarium tak jest. No, tutaj czekam, ale jeszcze poczekam na efekty. Bo tu jeszcze... To tak, no, nie importuję do tego akwarium, co nie? Tu jest stała ekipa raczej. Ewentualnie jakieś takie niedobrze rokujące samce odławiam. A tak reszta siedzi, ale to jest krótki projekt. A tutaj to zazwyczaj, jak się molinezja wykoci, to tu wszystko ląduje. Jak jest nadmiar rybek rodziców, to tu wszystko ląduje. Jak jakiś mieczyk się wykoci, to też tu wszystko ląduje. No i tak to wygląda. Zobaczcie, jaka pralka tu jest. Kurde, wyczyściłem ten filtr. O, tak się on zwie.
No tutaj jest zresztą taki sam, tylko tutaj inną konfigurację zastosowałem. Tutaj jest deszczownica, ruch tapki wody. O, tutaj jest po prostu wężyk. Kurde, czego on tak leży? Z wentylem. O. No i kurczę, chyba te biobale, które są w środku. Filtrze za mocno, kurde, przyczyściłem. Dobra, nieważne, nie przyciągajmy filmu. Taka praleczka tutaj, taka wysokość, to jest jakieś, widzicie co, 4 cm, 38 mm, to taka mniej więcej. Tutaj, no on może 32 mm, no ale tu nie ma molinezji, nie ma mieczyków. To tyle w tym temacie na ten tydzień. Dzięki za oglądanie i cześć.